koniec czerwca w Tczewie wystartowała spółdzielnia lodziarska Jasna, której naturalne lody zebrały pozytywne recenzje. Wkrótce na tczewskie ulice wyjedzie specjalny rower chłodziarka, ale lodów można skosztować już teraz. Nasza lodziarnia jest spółdzielnią socjalną, tak naprawdę przedsiębiorstwem społecznym, które zatrudnia osoby z niepełnosprawnością. Nasz cel to przede wszystkim aktywizować te osoby, aby mogły samodzielnie funkcjonować, aby nie potrzebowały wsparcia rodziny. Fundusze pozyskaliśmy z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku, a wynagrodzenia refundowane są przez PFRON. Od niedawna sprzedajemy lody w naszym punkcie produkcji, czyli na ulicy Wąskiej 55. W ciągu tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku, sprzedaż lodów odbywa się w godzinach 12-18, w weekendy, sobota, niedziela od godziny 10 do godziny 16. Nasze kolejne plany to ten rower, o którym wcześniej mówiliśmy. Myślę, że do końca miesiąca powinniśmy ruszyć ze sprzedażą z cargo roweru, który będzie się poruszał po mieście. Wszystkie informacje dotyczące naszej sprzedaży, czyli godzin otwarcia, smaków oraz miejsca, w którym będzie rower, będziemy podawać na naszym profilu facebookowym Spółdzielnia Socjalna Jasna. Spółdzielnia Lodziarska Jasna oferuje rzemieślnicze produkty przygotowane dzięki regionalnym produktom i dostawcom. Prawdziwą śmietankę dostarczają m.in. radostowskie rarytasy. Osoby na diecie wegańskiej znajdą w menu pyszne sorbety zrobione ze świeżych owoców. Natomiast fani fantazyjnych smaków mogą spodziewać się wielu wariacji. Podczas premiery degustowano lody o smaku piwa. Spółdzielcy są otwarci na wszelkie sugestie dotyczące smaków.